Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wszyscy są równi, ale czerwone świnie są najrówniejsze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, każdy słyszał, przypuszczam, o powieści 1984, no i tego samego autora jest powieść Farma Zwierząt, która zabrała farmę rolnikom, no i zaczęła prowadzić, no i oczywiście czerwone świnie były, ustawiły cały ten przewrót, no i później zaczęły się zachowywać tak, jak ci farmerzy zostali po prostu właścicielami. No i teraz ta równość, gdzie jest ta równość? No ta równość to nie do końca jest prawdziwa. Równość na przykład demokratyczna. Na dzień dzisiejszy wszyscy mają jedno prawo głosu, no ale jak tak się zastanowić, no to lata temu, powiedzmy, tylko szlachta miała prawo głosu. No dlaczego miała szlachta prawo głosu? No bo oni mieli ziemię, mieli rolników, no ale jak była wojna, no to szlachta brała konia, brała tą szablę i jechała walczyć z wrogiem. Walczyła z wrogiem, czasami wróciła żywa, czasami wróciła nieżywa. No i oni decydowali o tym, co państwo, w którym kierunku ma iść. Także chłopi nie mieli prawa do głosowania, no bo nie walczyli o swoje państwo. Tak samo z kobietami. Kobiety też w zasadzie nie broniły swojego kraju, dlatego one nie miały prawa głosu, no bo też mogłyby zdecydować, czy o poddaniu się, czy o tym, czy o tamtym. To była wielka sprawa. I nastąpiła ta ogólna demokracja, każdy głos jest identyczny. No i mamy dzisiaj to, co mamy. Jest równość do tego stopnia, że przez wieki równość to była traktowana w ten sposób, że szlachcic na przykład, jeżeli obciął głowę chłopu, no to jeżeli chłop obciął głowę szlachcicowi, no to powiedzmy był skazywany na tam powieszenie, czy na jakąś, na śmierć, no ale kiedy szlachcic obciął głowę chłopu, no to już nie było tak do końca to samo. No i o to chodziło, o tą równość, to chodziło względem prawa, no bo w sumie każde państwo, każdy naród, no to jednak to musi być państwo prawa, a nie państwo człowieka. I dzisiaj wracamy z powrotem do państwa człowieka. Religia, wiara została wyeliminowana, chrześcijańska, katolicyzm jest niszczony. Także większość na dzień dzisiejszy ludzi nie rozumie wartości dobra i złego. Nie rozumie, co jest pozytywne, co jest negatywne. No i przestało rozumieć równość. Równość, no to jest, żeby za te same działanie był taki sam wynik, czy kara, czy cokolwiek. Równość to w Ameryce szczególnie, no to jest podkreślana równość do możliwości. No przyszli komuniści, no i Biden obiecuje, że to będzie jeden jedyny pierwszy rząd, który będzie miał różnorodność pod względem rasy, pod względem koloru skóry, pod względem płci. Także on tłumaczy, że to jest pierwszy, który będzie istniał w Stanach Zjednoczonych. Ta różnorodność, no i dodatkowo jeszcze włączalność wszystkich innych grup społecznych, powiedzmy z marginesu. No marginesu. No to margines po polsku to ma takie pejoratywne, negatywne określenie, no ale to znaczy, że z tego obrębu społeczeństwa, no i komuniści mówią, że trzeba z tego obrębu, z tego marginesu wciągnąć ludzi do środka, żeby byli w środku, że jednak tłumaczą, że oni bardzo, bardzo byli szykanowani, czy bardzo tracili w przeszłości, no i teraz trzeba to wszystko nadrobić. Te wszystkie różnorodnościowe sytuacje, no to dziekani na uczelniach, rektorzy na uczelniach, przyjmowani są do pracy tylko dlatego, żeby zrobić te liczby, żeby pokazać, że
są kolorowi. No w zasadzie to wszyscy mają prawa poza białymi chrześcijanami. Także na dzień dzisiejszy biali chrześcijanie pracujący plus biali plus chrześcijanie, no to są na samym końcu listy. Także ta równość się zrobiła, że postawiono całą sytuację do góry nogami. No i wszystko jest ważne, tylko nie wartości, nie są wartości. No, chrześcijaństwo, jak wspomniałem, zostało zabite i ta różnorodność została wymieniona zamiast równości. Dlaczego tak się dzieje? No, na wielu tych uniwersytetach to jest to, że to po prostu jest polityka, że to kongres nakazywał, no i daje pieniądze albo nie daje pieniędzy i dlatego robią te puste pozycje na koledżach, na uniwersytetach. Tak się zastanowić, no to nic nie ma takiego ideologicznie czy filozoficznie złego z tym pożądaniem dla równości. No tyle tylko, że ta równość, jeżeli jest wymieniona słowem różnorodność, no to już zaczyna nie mieć sensu. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że równość pod komunizmem, no to co ona oznaczała? No równość dla wszystkich oznaczała, że wolność jest dla nikogo. Zabrano wolność jednostkom, zabrano i wolność pojedynczym obywatelom. Wszystko w ramach równości klasowej. No i też nie było równości klasowej. Ludzie w Komitecie Centralnym, ludzie w wojsku, ludzie w milicji byli bardziej równi, także komunistyczne świnie automatycznie były równiejsze, no ale byli wybierani na te stanowiska, tak jak mówili, nie matura, lecz chęć szczera, zrobić z siebie oficera. No i w Ameryce dzisiaj tak właśnie jest. Nie matura, lecz chęć szczera, zrobić z siebie oficera. Wybierają ludzi po linii partyjnej, no i nie patrzą na ich wyniki, nie patrzą na ich zasługi. Na uniwersytetach, dzisiejszych uniwersytetach, kiedy ta różnorodność, no to konkuruje w zasadzie z osiągnięciami, z intelektualnymi osiągnięciami, które są bazowane na pracach naukowych, są bazowane na osiągnięciach poszczególnych kandydatów. A to już idzie do tyłu, to już do tyłu. Na dzień dzisiejszy to jest tylko różnorodność. No i co to zostawia? No to nic nie pozostaje, nic innego, jak obniżyć poziom wymagania, tak? No bo jeżeli nie bierze się tam najlepszych, tylko bierze się średnich z różnych innych grup, no to ci naukowo, edukacyjnie są na innym miejscu i to była duża sprawa na Harvardzie. W Harvardzie, jeżeli oglądaliście taki film Love Story, tam z lat 1970, no to Harvard to jest komunistyczne bagno. Michnika tam zaproszono. No to ci polscy komuniści, którzy tam pracują, zaprosili Michnika na 25-lecie tej ustawki komunistycznych świń w Magdalence. No to możecie sobie wyobrazić, jaki jest Harvard. On jest do kości po prostu komunistyczny. No i w ramach tych mają ochotę i mają pragnienie na różnorodność, no to przestali przyjmować, może nie tyle, co przestali przyjmować, co odrzucali Chińczyków. Chińczycy po prostu mieli dużo wyższe wyniki. Jest taka matura, to się nazywa SAT, no to tam jest najwyższy, to jest 1600, bo to jest
czyli 1600 punktów można mieć, no to, to Chińczyków, którzy mieli 1580, 1600 nie przyjmowali, no, ale przyjmowali inne, inne kolory skóry, które miały tam powiedzmy 1300, 1200, no i zaskarżyli ich, no ale pośrednio przegrali, pośrednio wygrali, no ale to jest właśnie to, co to się robi. Jeżeli nie ma dziekani na tych wydziałach, oni już nie patrzą się, jak tam być, przewodzić edukacyjnie uczelnią, tylko patrzą się, jak zebrać pieniądze, jak się ustawić, tak? Te budżetówka, profesorzy, nauczyciele, no to oni tylko patrzą, jak się ustawić samemu. To jest te 20% społeczeństwa, które powiedzmy żyje z podatków pozostałych 80%. No w rządzie też jest, jeszcze można powiedzieć, jest gorzej, no bo jeżeli nie patrzy się na zasługi, nie patrzy się na osiągnięcia, nie patrzy się na to, co ludzie zrobili, tylko patrzy się powiedzmy na tą politykę, jest ta polityka tożsamości, preferowana przez Socjalistyczną Partię Demokratów, no i różnorodność jest najważniejsza dla nich. No i ta różnorodność, po prostu punkty za pochodzenie, niby słuszne, no ale prędzej czy później jednak rozwalają całe społeczeństwo. No i doprowadzają do tyranii, dlatego że różnorodność wygrywa z osiągnięciami. Biden jak powiedział, że to będzie jeden z najbardziej różnorodnych rządów w historii Ameryki, no to jemu się wydaje, że to jest chwalebne. Jemu się wydaje, wszystkim socjalistom się wydaje, że to jest chwalebne, no ale jeżeli wzięli kobietę na szefową wojska, na szefową Pentagonu, no to co to znaczy? No, kobieta nie ma testosteronu, kobieta nie ma tej żyłki, powiedzmy, wojownika, no i będzie przewodziła, po prostu skapcanieje, rozwodni, rozmydli całe te wojsko, będzie wprowadzała najróżniejsze dziwaczne rozkazy, no i to też nie pomoże. Kiedy jest konflikt pomiędzy dwoma wartościami, no to warto się zastanowić, trzeba zawsze się zapytać, no, kto na tym wygra, tak? Kto na tym przegra? No i zawsze są wygrani, no i zawsze są przegrani. W wypadku socjalistów wygranymi będą ci, którzy będą szli po linii partyjnej. No Biden obiecuje, powiedzmy, zlikwidowanie pożyczek uczelnianych. No ale jak to się odbywa? No to się odbywa tak, że to nie ma rozpiski takiej, dajemy ci, miałeś zapłacić, a nie zapłacisz. Po prostu mówią, będziesz pracował dla rządu, no to ci odpiszemy to. No i to będzie na skalę, powiedzmy, ZSRR, czy PRL, czy jakichkolwiek tych socjalistycznych krajów. To jest ten sam stempel, to jest to samo działanie. Ameryka zawsze była jakaś taka różnorodna. Zawsze przyjeżdżały najróżniejsze fale. Polacy, Żydzi, Chińczycy, Szwedzi, Norwedzy, Niemcy, no wszyscy z całego świata przyjeżdżali, patrzyli na tą możliwość, no ale każdy brał, powiedzmy, dupę w troki i tyrał. No jeżeli tyrał, czym więcej tyrał, no to coś tam osiągał. Czym więcej się uczył, tym więcej osiągał. No niektóre nacje miały lepiej się ustawiły. No Irlandczycy są znani z tego, że oni po prostu poszli bezpośrednio do rządu. Zostawali
policjantami, zostawali politykami, strażakami, w urzędach miejskich pracowali. Także Irlandczycy to zrobili. No, Polacy jakoś woleli pracować, nieśli do tej budżetówki, co nie jest to dobre, no ale wielu ludzi osiągało, ogólnie Polacy są postrzegani jako pracowity naród, inteligentny naród, ludzie są postrzegani bardzo, bardzo przyjemnie, trudno usłyszeć jakieś joby na Polaków, nie ma, no zawsze się znajdą jakieś tu i tam, ale Polacy są oceniani pozytywnie. No i wszystkie te Żydzi mieli swoje ciężkie sytuacje. Niemcy tam przed II wojną światową, no to dominowali. To była silna grupa, no ale później cały ten niemiecki przez Hitlera to wszystko się rozpadło. Oni też swoje tam żyli, walczyli, no pracowali, można powiedzieć. A dzisiaj w zasadzie jest wprowadzany komunizm, jest wprowadzany socjalizm. Kto dostanie kosztem czego, tak? Rozdają pieniądze tylko dlatego, żeby zdobywać głosy społeczne. No i to jest to rozdawnictwo socjalistyczne, jest tego znane. A teraz jest rozdawnictwo, powiedzmy, pozycji państwowych. Jest rozdawnictwo urzędów państwowych i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ta tyrania różnorodności. To jest coś po prostu tak nieprawdopodobnego, że jest bardzo niebezpieczne dla całego kraju. Przez ostatnie 40-50 lat ten socjalizm, ten marsz przez instytucje doprowadził do tego, że ludzie po prostu no opanowali wszystkie środki masowego przekazu, opanowali politykę. Uczelnie to w 95% są lewackie. No i czy zaczyna być upadek imperium? No możliwe, że to wszystko powoli zostanie tak rozwodnione, że cały ten wolnorynkowy, kapitalistyczny kraj, jakim jest Ameryka, po prostu jakoś padnie. No, jak powstanie, no, jeżeli padnie, no to padnie za 20-30 lat. Ja mam nadzieję, że Trump 6 grudnia coś będzie się działo, będzie miał drugą kadencję, no, ale jeżeli nie będzie tego, no to Biden będzie przez 4 lata, możliwe, że tylko przez rok, przez dwa, bo Kamala Harris jako wiceprezydentka przejmie po jakimś tam wypadku, czy po jakiejś tam sytuacji. No ale mam nadzieję, że 2024 obudzą się. Teraz są duże przesunięcia. Partia republikańska bez Trumpa. Republikanie, spora część republikanów nie zauważa, że Trump ożywił partię republikańską. Jeżeli będzie niedobre zachowanie niektórych tych z nazwy tylko republikanów, no to 2024 też może być kompletna porażka. Teraz zobaczymy, co się będzie działo w styczniu. No, republikanie mogą się odłączyć od polityki. No i 2024, ktokolwiek nie przyjdzie, może się okazać, że będzie głosowało 40 milionów zamiast 80 na Trumpa. No to by była makabra. To by była makabra, no bo to by były następne 4 lata komunistów. No i by było już coraz dalej, już coraz ciężej będzie to zawrócić. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na republikanów, dziękuję wszystkim, którzy głosowali na konserwatystów, wszyscy socjaliści, którzy głosowaliście na Bidena,
No, nadchodzi płacz i zgrzytanie zębów. Możliwe, że nadchodzi płacz i zgrzytanie zębów dla was, no ale i dla nas. Dla nas, dla konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Także musicie przemyśleć, na kogo głosujecie, za kim idziecie i co macie na myśli. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.